Siemaneczko, operacja zaczęta, Musa Helens hybryd. Zobaczcie, nie szło w pień, bo był w miarę zimny rok. To jest moja teoria, od razu mówię, nie? Nie był za duży, ale za to patrzcie, ile puścił dzieci, nie? Mi się wydaje, że jak jest, byle jakie są, znaczy się warunki pod bananowca, też w sumie zależy jaki, to puszcza dużo odrostów pod spodem. Zobaczcie, jakie kulejki wielkie. No to się w głowie nie mieści. To normalnie puści. Tylko myślę, że koło miesiąca będzie się ukorzeniać na nowo. No jakieś tam korzonki jeszcze są, nie? Albo takie coś, zobaczcie. I to wszystko było pod tą bulwą. Ja to wszystko rozkrajałem niedawno. Znaczy tym, no tafakiem tam leży. Rozumicie? No i tak to wygląda, takie to odrosty. Za miesiąc się pojawią, niech nikt się nie pyta na tą chwilę. Aczkolwiek w sumie to, no trzeba poczekać. To na pewno się szybko ukorzeni, bo ma dużo też nowych korzeni. I jak sadzimy takie odrosty? Na jaką głębokość? No najlepiej to co najmniej z tyle wrąbać pod ziemię, żeby tylko kieł wystawał. Tak samo to pójdzie całe do ziemi. To tak samo, zresztą zaraz je posadzę, sadzę do ziemi, chyba z tej, taka torfowa trochę, jak dobrze pamiętam, z Castoramy. Dobra, zaraz jak je posadzę, to wam pokażę, jak to najlepiej wykonać. I żeby się potem ukorzeniło, musi być jeszcze w cieple oczywiście, to ja postawię to do szklarni. Już zapakowane i tak to wygląda. Co ty zrobiłeś? Pijany czy co, żeś tak bokiem posadził? No nie, to się wyprostuje. Kumacie, po prostu pod tym bananowcem, matecznikiem, pod spodem się tak formowały, że się zaginały, kumacie. Dlatego to tak wychodzi. Możecie też sobie, nie wiem, wyprostować, ale wtedy jak będziecie przesadzać coś, to ta bulwa będzie tak śmiesznie wygięta. Kurde, ktoś to uprawia dalej, to wie, o co chodzi. Posadzić tak, on się powinien wyprostować w ciągu 2 miesięcy. No miałem głębiej wkopać, ale już bez przesady, nie będę nie wiadomo jakich doniczek, kurde, brał. Także to powinno zacząć rosnąć za jakiś w ciągu miesiąca. O, tutaj dziubeczek, tu dziubeczek, tu dziubeczek. No i ten ścięty. Był tego, ziemi mi się nawet zaraz to odkaże ładnie. Wodą. No, zostało poddać i teraz co, żeby się ukorzeniło? No trzeba stawić w ciepło. Musicie zawsze stawić ciepło, jak robicie rozsadę sobie bananków na jesień, żeby zdążyły się ładnie ukorzenić. Ja to wstawię po prostu do szklarni tamtej. Jeszcze jest ciepło, także bez problemu się ukorzeni w tej szklarni. Na tą chwilę teraz tam jest około 25-30 stopni, tym wyżej, tym cieplej. No, także tak to wygląda, rozsadzanie bananków. Trzymajcie się. A jak macie pytania, to pytajcie. Nie gryzę. Na razie, cho.